Cześć, ja jestem Cidi, a to Postal 2. Zaczynamy sobie czwartek. Kontynuujemy sobie tę misję 4. Napalm, Kroci, Mięcho i Mandat. Zaczniemy sobie, myślę, od Mięcha. Ogólnie nagrywam to drugi raz, ponieważ gdy nagrywałem pierwszy raz, miałem sporo różnych, czy to technicznych, czy to spowodowanych moją głupotą, czy to, no, najróżniejszych problemów. I dlatego się to nie nagrało. Znaczy nagrało, ale trwało to długo, długo, długo. A i tak zrobiłem tam tylko dwie misje. Więc zaczynamy sobie od nowa. I mam nadzieję, że teraz się wszystko ładnie uda. Okej. Tu jest ten świat miejsca, mięsa. Tutaj w górę. Ogólnie jest to bardzo przyjemne miejsce. Dowiecie się, z czego są robione steki, w jaki sposób są robione wasze steki. I ogólnie mięso. Ogólnie bardzo fajne. Bardzo fajne rzeczy. Okej, cutscenka. Która jest nudna, ale jej nie przewinę, bo się nie da. Ty, Ajatollah, może byś zaczął obsługiwać? Potrzebuję steki na grilla Zrzeszenia Psychotycznych Przyjaciół. Kicha. Muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Założę się, że drzwi są otwarte. No tak, są otwarte. I teraz kolejna cutscenka. Ciut obrzydliwa, ciut bardzo obrzydliwa, okropnie obrzydliwa. Weźmy sobie spluwę. Jeszcze mamy tutaj kotka naszego. I idziemy szybko, to zrobimy. Chyba tutaj trzeba. Nie wiem, gdzie te steki trzymają. A, tu na górze. Przydałaby się jakaś apteczka. Ale przeżyjemy bez... Może przeżyjemy. Bez... Potem tu jeszcze będzie policja, wojsko. Nudy ogólne. To nie te steki? Czyli chyba tutaj. Gdzieś tu. O, jedzonko, amunicja. Jakieś coś. Też jakieś coś. A, paliwo. Znowu problemy, które miałem wczoraj. Mam nadzieję, że nie będą trwały zbyt długo. Ale może damy radę. Nie chcę tego, snajperka. Snajperka świetnie działa na małe odległości. W ten sposób. Chodziłem sobie za własnymi sprawami, ciesząc się prawem... No to chodziło. Nie trafiłem, ale i tak go zabiłem. Okej. I tu będzie mięcho. Okej. No i zbani. Tak,
mięcho z bani. Teraz idziemy na policję. Ale jednak nie. Jednak nie. Jednak przyszli do nas koledzy, znajomi, do których w sumie sami będziemy zaraz szli, więc w sumie nawet dobrze, że nas odwiedzą. Że nas odwiedzają. Ten szajs jednak działa. No działa, działa. Żyjesz? Tak wyglądał, jakby żył. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle co ty. No spoko, spoko. Zrobiłaby karierę na YouTubie. Babcia od Let's Play. 100 tysięcy widzów w tydzień. Nie no, nie wiem. Nie wiem, jakby się takie coś przyjęło. I raczej czegoś takiego nie będzie. Paliwo. Save. Oj tam. Mamy. Coś, o czym mówiłem. Naszych kolegów ze SWAT-u. Paliwo. Tu jesteś. Nie, znowu ten głupia ścinka. No. Dobrze, że zasejwowałem. Bo to jest naprawdę denerwujące. Znowu sejwujesz. I teraz będę często sejwował. A wy będziecie słyszeć naszą postać mówiącą, że sejwujemy. Dobra tam. Okej. Nie trzeba proroka, by zgadnąć, co się stanie, jak mnie następnym razem zobaczą. No, nie trzeba. Teraz amunicja, znaczy, no, życie. Tam nic więcej ciekawego nie mamy. Idziemy na posterunek. Tutaj nic ciekawego. Nie sejwowałeś przed chwilą? I na posterunek będzie chyba. Natychmiast się zatrzymać. Mamy sobie skaczemy. Dobra, jakie to było z mojej strony głupie. Ale dobra, teraz zrobimy to trochę szybciej. Jeszcze szybciej. I od razu sobie sprawdzę, którym klawiszem się to robi. Nie to. Sterowanie. Ekwipunek. Nie ekwipunek, działanie. Ekwipunek. X. To był X, a ja nacisnąłem coś związane z samobójstwem. Dobra, teraz nie strzelamy. Znaczy, strzelamy po drodze. Tyle co po drodze. Oni i tak nie giną od headshotów, to nie ma po co się starać. O, jednego chociaż załatwiliśmy. Okej. Okay. Tu będzie nasz magazyn. Chodźmy tu. Nie wiem po co, ale... Ale po magazyn... po apteczki. No dużo one nie pomogły. Jedzenie. Ponczu się. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle co ty. Okej, okej. Już to wiemy.
No co? Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. Tak, sejwuję, bo mogę, mój drogi. Rzuć to, szmato. Jestem, a oni mnie tu bili. Okej, zajerałem sobie. Ich podjarłem. Przez co sam się jaram. Ale już nikt nowy tu nie przyleży. Już się zjara po drodze. Gdzie są pączki? Tu są pączki. Mam ten uniform? Mam. Przebierzmy się. Okej, ubieramy nasz uniform. Prawo to ja. Dzisiaj jest pierwszy dzień końca waszego życia. No. Nie sejwowałeś przed chwilą? Jaramy się. Ale tu gdzieś apteczka była. Jarać. To na pewno szkodliwe. Może powinienem to zatrzymać. A może nie. Dobra, już powinna się misja zaliczyć. Ale coś się... Nie wiem, powinno być. A jak nie, to znaczy, że coś się zacięło. F. Nie zaliczyło. Więc wczytam grę. Prosty zapis. Mam nadzieję, że to było niedawno. Aha, okej. Jestem przebrany, czyli bardzo dobre miejsce. Tu będzie to, tak? I kasa. I teraz zapiszę. I teraz trzeba to wrzucić. X. No. I następny gryzie piach. Okej. Tak więc może zakończymy ten odcinek już tutaj. Tylko sobie wyjdziemy stąd. A nie, zakończymy już jak weźmiemy sobie amunicję. Naszą magiczną. Czy magiczną? Magicznego w niej nic nie ma. Ale jest piękna. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle co ty. Tak więc idziemy do zbrojowni. A w zbrojowni jest kilka ciekawych rzeczy. Dobra, to gdzieś tu było. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj. Haha, piękne, prawda? O. Najlepsza jest ta bazuka. Znowu sejwujesz. I zaraz zakończymy ten odcinek, tylko znajdę jakieś fajne miejsce, gdzie możemy coś wysadzić.
tu jest wyjście. Save Nessa. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle co ty. Tak więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to oceńcie łapką w górę. Jeśli się nie podobał, oceńcie łapką w dół. Skomentujcie i cześć!